Jest taki sprawdzian, kiedy człowiek już jest naprawdę wolny. Wolny od ludzkich opinii, wolny od takiej solidarności fałszywej, wolny po prostu w swoim własnym myśleniu. Wiesz, kiedy to się dzieje? Kiedy potrafisz, tak jak Jeremiasz, wystąpić przeciwko takiej klanowej solidarności. Kiedy wszyscy mówią, słuchaj, to jest twoja rodzina, to jest twoje społeczeństwo, to jest twój naród, a ty, tak jak Jeremiasz, prorokujesz albo mówisz ważne słowa, które być może oskarżają właśnie te środowiska, ale ty stając w swoim sercu, w relacji z Panem Bogiem, stając w pełnej prawdzie, ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nie możesz inaczej, nawet wbrew swojemu własnemu środowisku. I to jest sprawdzian, czy naprawdę jesteś człowiekiem wolnym, czy naprawdę wolność jest wyryta w twoim sercu, bo wolność zawsze jest oparta o prawdę.